do tego, żeby cokolwiek robić w naszym imieniu. Jeżeli ktoś dzisiaj chce twierdzić, że Związek Radziecki działał w imieniu Polski, to znaczy, że to robi pani, ale są takie głosy w debacie. Związek Radziecki był okupantem. Zrzekliśmy się niejako pod presją okupanta, ale zrzekliśmy się reparacji. Co to znaczy, że się zrzekliśmy? To znaczy, że się zrzekliśmy. Kiedy się zrzekliśmy? W jakiej formie? No w takiej formie, że się zrzekliśmy po prostu pisemnie. Pani redaktor, to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chce pan bardzo dokładne wiadomości. No, chciałbym bardzo szczegółowo, bardzo precyzyjnie, bo to jest bardzo ważne. Rzeczywiście takie tezy się pojawiają w debacie publicznej, ale tutaj w czwartek na tym miejscu... W 52 roku, ale to zdaje się, że ja prowadzę tę rozmowę, a nie pan i chciałabym, żeby pan teraz przestał mówić. Chodzi o to, że można powiedzieć, że Związek Radziecki skrzywdził nas bardzo i moglibyśmy się do niego zwracać o odszkodowanie, a przynajmniej o ten nieszczęsny wrak Tupolewa. Dlaczego on nie wrócił do Polski?